Są jakiekolwiek pytania? Nie ma? To napijcie się i wrócimy. Dawaj, 2 minutki. Trafiamy na przeciwnika, który w tym sezonie jeszcze żadnego meczu nie przegrał. W pucharze przeszli do następnej rundy, a w lidze, tak jak wiemy, mają zwycięstwo i 3 remisy, więc nie przyjeżdża tutaj drużyna, którą można łatwo zbić, tylko drużyna, która będzie od nas bardzo dużo wymagać. My wiemy, jakie mają mocne, jakie mają słabe strony. Cały tydzień nad tym pracujemy, żeby nasza struktura pomogła nam zdobywać sytuację, ale też zabezpieczyła kontrataki Radunii Stężyca. Jest to drużyna, która jest indywidualnie bardzo dobrze wyposażona w zawodników z dużą jakością, ale też drużyna, która taktycznie dobrze funkcjonuje i realizuje plan trenera. My robiliśmy w tym tygodniu, tak jak już mówiłem przed chwilą, wszystko, żeby złamać ten schemat i ich strukturę. I jestem przekonany, że będziemy w stanie wyglądać tak, żeby przeciwnik nie dał rady ani stworzyć sytuacji, ani wybronić naszych. I mam nadzieję, że to my strzelimy o jedną bramkę więcej. Jak będziemy się cieszyć z zwycięstwa, a Radunia będzie pierwszy raz w tym sezonie pokonana. Na ten mecz, tak jak powiedziałem, jak na każdy inny, zdobyć 3 punkty. I my przygotowujemy się całym tygodniem, żeby drużynie pomóc dać jak najwięcej rozwiązań. No i jutro mamy jeszcze stały fragment i chcemy się jak najlepiej pod tym punktem też przygotować. Jak on dostaje piłkę, to wtedy ja wbiegam. Ale jak ty wbiegniesz, on wbiegnie, a Spyki zabezpieczy, to nikt nie dostanie piłki. Dlatego zrobili w Salzburgu, że 9 nie może zbijać, tylko musi grać na 2. Bo jak gra na 2, to nie ma tego problemu, bo jest zawsze czyste zbicie. Nie możemy tracić tu na 6-4. Możemy stracić raz, max 2, a 4 razy musimy spróbować. Zawsze przeciwnika. Tak? Tak. A nagrałeś? Chyba. Złapałeś to brawo.
Witam, witam wszystkich. Zapraszamy na mecz. Dzisiaj tylko zwycięstwo, chłopaki dają się wszystko. Mam nadzieję, że na trybunach też dacie się wszystko i razem po zwycięstwo i co do czego brakuje, czyli pchnięcie się w górę tabeli i zobaczymy. A jak mnie powrót do zdrowia? Powoli, no zobaczymy, no czas leci i zobaczymy ile coś się potrwa, no mam nadzieję, że jak najszybciej, nie? Bo już to jest męczące, tyle patrzeć z boku, ja nie muszę pomóc drużynie, no nie? Chciałbym się wejść, pomóc drużynie i żeby dać radość kibicom, to najważniejsze. Będzie rywalizować z Radunią, Stężyca, trzeci mecz na własnym boisku. Thank you.